Państwu, jesteśmy na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie. Czas jest właściwy, bo zbliżamy się do 1 listopada, do Święta Zmarłych i staramy się jak co roku inwestować w nasz cmentarz, tak aby odwiedzający groby, mieszkańcy gminy Nowogard, jak i goście z zewnątrz mieli godne warunki do tego, aby spotkać się ze swoimi bliskimi, tym, którzy odeszli z tego świata, ale pozostają w naszych myślach. W tym roku kończymy główną alejkę. W zeszłym roku zrobiliśmy ją do połowy, bo na tyle środków nam starczyło. W tym roku kończymy ją. W tej chwili jest ciężki sprzęt na cmentarzu, na alejce. Jest zrywana warstwa wierzchnia i do końca tygodnia będzie ta alejka zrobiona. Koszt tego zadania niemal 130 tysięcy złotych. Chciałbym poinformować, że jednocześnie zajmujemy się wieloma sprawami na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie, bo zamówiliśmy też oznaczenia kwater, które będą zamontowane do końca roku. Pozyskaliśmy też pieniądze z Polskiego Ładu, prawie 500 000 zł na kaplicę cmentarną i chcemy rozpocząć pracę od dachu, a jak starczy, to jeszcze być może uda się nam zainstalować toaletę w pomieszczeniach bocznych, bo o to proszą mieszkańcy. Pytacie Państwo, co z tymi, można powiedzieć, nowymi, udeptanymi alejkami w nowej części cmentarza. Chcę powiedzieć Państwu, że oczywiście też będziemy je budować. W tej chwili rozkładamy plany, planujemy, którą w następnej kolejności będziemy budować tak, aby abyście Państwo mogli odwiedzać swoje groby w godnych warunkach i nie musielibyście chodzić po błocie, jak jest mokro. Ściana urnowa też będzie rozbudowywana, bo wybudowaliśmy pierwszą część, zagospodarowaliśmy teren dookoła, czas na część drugą, a potem w planach jeszcze część trzecia. No i oczywiście nowy cmentarz, planujemy rozpoczęcie prac nad nowym cmentarzem, bo niestety miejsce ubywa na tym starym, dotychczasowym komunalnym, no i trzeba szukać innego rozwiązania. To wszystko robimy po to, abyście Państwo, jako mieszkańcy gminy Nowogard, mieli dobre warunki do odwiedzania swoich bliskich, nie tylko 1 listopada, ale przez cały rok. Dziękuję bardzo.